Jesteśmy po bardzo strategicznym tygodniu dla tego podręcznika, ponieważ poznanie natury pokusy i takich pierwszych reakcji, sposobu zachowania się wobec pokusy, myślę, że jest takim potężnym narzędziem walki duchowej i jej znaczna część właśnie toczy się na tym polu. Mamy się uczyć tego od Jezusa, dlatego ten tydzień to był czas kontemplacji Jezusa, który przyjmuje ludzką naturę z wszystkimi jej konsekwencjami. Czego nie ma w ludzkiej naturze Jezusa? Grzechu. Czyli nie idzie w konsekwencje nieufności Bogu. Natomiast wszystko inne razem też z pokusą, z doświadczeniem bycia kuszonym, niesie na sobie. Dlatego patrząc na Niego, kontemplując tą scenę kuszenia na pustyni, w ostatnim dniu też patrzyliśmy na to ostatnie kuszenie, tak? Szatan odstąpił aż do czasu, tym się kończy fragment Ewangelii Łukasza i później wchodzimy w Ewangelię Jana i słyszymy, jak Jezus, jak serii pokus doznaje na krzyżu. Także modlitwa w Ogrodzie Oliwnym jest takim momentem kuszenia Jezusa. Czyli widzimy, że to jest nieodłączna część życia człowieka, bycie kuszonym. Za chwilkę do samej natury pokusu przejdziemy, ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli jeszcze do początku, gdzie to się wszystko zaczęło, gdzie jest pokazana natura pokusy. Każdy z was ma za sobą już jakąś formę ewangelizacji, przeżył seminarium Nowe Wiary, kurs Nowe Życie. I tam była ogłoszona ta prawda. W jaki sposób pojawia się pokusa, jak niszczy, czym jest, jaka jest natura pokusy. Czyli sięgamy do sceny z raju. Tam, gdzie jest zasiane takie ziarno nieufności na stałe w człowieku, nie ufaj Bogu. Czy Bóg naprawdę chce twojego szczęścia? I zobaczcie, że dokładnie tak samo zaczyna się ta scena kuszenia na pustyni, tak jak rozpoczęła się tamta w raju. Szatan zadaje jakieś absurdalne pytanie tylko po to, żeby wciągnąć człowieka w dialog. Dokładnie to samo dzieje się na pustyni. Ta scena nie przez przypadek jest zawarta w tym 40-dniowym układzie. Po 40 dniach Izrael otrzymuje prawo. Po 40 latach Izrael wkracza do ziemi obiecanej. Czyli zobaczcie, że po tym czasie zawsze dzieje się jakieś wydarzenie, które pokazuje, że Bóg jest wierny. Że nie ma człowiek podstaw do tego, żeby Bogu nie ufać. I właśnie w takim czasie, czyli zmęczenia już pewną zmaganiem duchowym, bycia w poście, szatan przystępuje do kuszenia. Ten czas pustyni to nie czas, kiedy szatan przyszedł na koniec i mówi, dobra, zmęczył się, to teraz jedziemy. Tylko te 40 dni to też czas dyskretnej obecności złego. Złego, który gromadzi informacje. Patrzy na mocne, na słabe strony. Na jakieś niezrealizowane plany, marzenia. Patrzy na nasze frustracje wynikające z niezrealizowanych różnych potrzeb, które w sobie mamy. I z tym wszystkim czeka. Gromadzi te informacje, zdobywa ogromną wiedzę na nasz temat i później czeka na swój moment, na sposobny czas, żeby przystąpić do kuszenia bardzo spersonalizowanego. Bardzo spersonalizowanego. Każda pokusa będzie miała drugie dno, tak jakby, czyli taki dalszy cel. Nawet najdrobniejsza pokusa ma swój cel ostateczny, do którego ma prowadzić. Do zerwania naszej relacji z Bogiem
przez powiedzenie: on mnie nie kocha. Nie mam podstaw do tego, żeby mu ufać. To jest ten ostateczny cel. Teraz spójrzmy, kiedy przychodzi atak. Kiedy Jezus po upływie 40 dni odczuwa głód. Czyli w jakie sytuacje pokusa będzie uderzała? W jakiś nasz niedostatek, w poczucie braku, w poczucie niewystarczalności, w poczucie jakichś oczekiwań względem innych, nie? Bo to jest brak, nie dostałem tego, co chcę, przecież powinni wszyscy żyć pod moje dyktando, nie? Są takie momenty, które zły wykorzystuje, w nich uderza. Wszystko poczucie jakiegoś braku, nie tylko, zobaczcie, wewnętrznego, czyli że czuje się gdzieś bezsilny albo czymś zmęczony totalnie, ale też zobaczcie, że tym brakiem są też nasze oczekiwania, czyli to, czego nie otrzymujemy od innych, bo sobie coś wyobraziliśmy, że ktoś dla nas powinien być jakiś. Tu taką drugą płaszczyzną, to będzie szerzej w Szkole Człowieczeństwa omawiane, jest właśnie przestrzeń naszych potrzeb. Człowiek, który nie dba o to, żeby realizować swoje potrzeby, człowiek, który ich nie identyfikuje, nie rozpoznaje, to zobaczymy przy pierwszej pokusie to w ogóle, będzie bardzo podatny na manipulację złego pokusa. Dlaczego? No bo takie patrzenie właśnie na siebie, że o, moje potrzeby nie są istotne, ważne są potrzeby innych w pierwszej kolejności i tak dalej, no to zobaczcie, że to jest osoba, która nie odkryła jeszcze do końca swojego życia jako daru Boga, jako tego pierwszego daru, który otrzymujemy, który jest dla nas najważniejszy tak naprawdę w rozwijaniu i przyjęciu, bo inaczej nie staniemy się darem dla innych w sposób prawdziwy, zawsze będziemy czuli, że coś tracimy, robiąc coś dla innych. Jeżeli sami swojego życia jako daru nie przyjmiemy, nie pokochamy i nie nauczymy się tego, że nie inni są odpowiedzialni za realizację naszych pragnień i potrzeb, tylko my sami. Są takie potrzeby, do których zrealizowania potrzebujemy innych. Ale to jest inna droga. To nie może być wymuszane na przykład szantażem, nie? Mamusia ci... Nie zrobiłeś tego, co znaczy, że nie kochasz mamusi, nie? To jest droga szantażu, przemocy. I to nie jest droga do realizowania swoich potrzeb kosztem innych, ale to mówię, to na inną konferencję już zostawiam, tylko zaznaczam, jak to jest istotne. Bo to jest ogromna przestrzeń, w którą szatan uderza i w której najczęściej jesteśmy zmęczeni. W której najczęściej jesteśmy nienasyceni, niezaspokojeni. Dlatego ta przestrzeń życia będzie bombardowana. Szatan raczej korzysta z metody małych kroków. My nie jesteśmy cierpliwi, my nie lubimy, nie? No zresztą Ducha Boga też ta sama metoda prowadzi, co ta sama, co do upadku. Czyli metoda małych kroków. Rzadko kiedy przeprowadza atak frontalny, nie? Bo człowiek od razu mechanizmy obronne uruchamia. Zazwyczaj to są jakieś takie drobne rzeczy, które uważamy za nieistotne. Jakieś nieuporządkowanie, odpuszczanie sobie w przestrzeni modlitwy, co że się pomodlę 10 minut, nie 15. Nie. I to są tego typu rzeczy. Co to jest? To jest właśnie to zaczepianie, wchodzenie w dialog. Szukanie takiej przestrzeni, żeby zaczepić i rozpocząć dialog. Żeby później doszło do konfrontacji, w której jeżeli nie będzie przy nas Chrystusa, bo każemy mu odejść, to będziemy bezbronni. Po co taki rodzaj ataku? Żeby uśpić naszą czujność. I żeby w pokusie pokazać się jako nasz sprzymierzeniec, przyjaciel. Skoro Bóg nie chce ci tego dać, to ja ci to dam. Albo Bóg ci taką drogą długą kazał do tego iść, ja znam krótszą. Pomogę ci, nie? Przyjaciel. Jak nic.
I to jest tego typu strategia. Tak w raju się zaczęło. Czy to prawda, że Bóg nie pozwolił wam jeść owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Pyta Ewę. Właśnie po to, żeby wciągnąć ją w dialog. I taka jest pierwsza pokusa, nie? Po tylu dniach, jaki ty musisz być głodny? Znam rozwiązanie. Ty też je znasz, ale może dlatego, że jesteś głodny, nie wpadłeś jeszcze na nie. Masz potężną moc, powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. No nie przyjaciel tak postępuje? Przyjaciel, nie? Chce nakarmić kogoś głodnego. Znalazł do tego drogę prawdziwą. To nie jest fałszywa droga. Jezus ma taką moc? Oczywiście, że ma. Zobaczcie, to jest prawdziwa droga do otrzymania chleba w tej sytuacji. Tylko co wtedy Jezus by zgubił? Swój cel. Po co w takim razie cały ten czas postu? Realizacja tej pokusy zniweczyłaby, zniwelowała cały ten czas. Co jeszcze w tej pokusie, w tym przyjacielskim tonie troski szatana o Jezusa słychać? Jest ktoś, kto jest w stanie cię nasycić, a tego ci nie dał. Dlaczego on się o ciebie nie zatroszył? Tego nie powie wprost, nie? No ale co słychać w tych słowach, które powiedział? Dlaczego on się o to dla ciebie nie zatroszczył? Przecież jako Bóg najdoskonalej wie, co to znaczy być głodnym. Wie, jak cierpisz. Nie da ci chleba? Albo uzna za coś złego, że ty sobie zamienisz kamień w chleb i zjesz? Przecież to nie jest nic złego zjeść chleb. To jest coś złego zjeść chleb? Nie, zdarzenie. Zobaczcie, jaki przyjacielski ton i jak można rozmawiać. Jak pozwolimy tylko sobie wejść w dialog ze sobą, jesteśmy przegrani. Jesteśmy przegrani. Bo zaraz będziemy czuli, że idziemy właściwą drogą, a za kilka kroków będziemy czuli, że Bóg nas oszukał. Że Bóg nie chce naszego dobra. I to właśnie daje ta strategia małych kroków. Szatan to też mistrz iluzji. To, co uderza we wszystkich pokusach, to właśnie ten pozór dobra. O tym pewnie słyszeliście, jak słuchaliście kerygmatu, który był wam głoszony, że zło, pokusa nigdy nie jest związana z jakimś naszym złym pragnieniem. Że jest złączona zawsze z dobrym pragnieniem, właśnie dlatego, żebyśmy czuli się oszukani podwójnie. Pierwszy raz, kiedy odkrywamy, że droga, którą nam szatan zaproponował, wcale nie zrealizowała naszego pragnienia, tej głębszej potrzeby, która jest w nas. Po drugie, jeśli się chcemy nawrócić w takiej sytuacji, to co sobie zaczynamy wmawiać i myśleć sami? Że musimy też zrezygnować z tego naszego dobrego pragnienia, nie? No bo już się skleiło z grzechem, z jakąś fałszywą drogą. Więc odrzucamy, kogo obwiniamy o to, że nie chce naszego szczęścia? Przecież nie szatanie na ani siebie, nie? Dwóch niewinnych w tej sytuacji. To zawsze tak jest. Trzeba znaleźć trzeciego. I zawsze winną obarcza się Boga wtedy. Nie chcesz mojego szczęścia, skoro każesz mi odrzucić moje dobre pragnienie. A Bóg nigdy nie powiedział, odrzuć to. Od początku ci mówił, nie tędy droga. Nie tędy droga. Ta iluzja prowadzi do tego, że żąda tymi małymi kroczkami, nie? Wysysa. Znaczy, że to jest takie żądanie po kolei, że zażąda w końcu wszystkiego. Nie dając nic w zamian. No bo co otrzymują? Frustrację i rozczarowanie. Taka zrozumiałe. Zobaczcie,
jak jesteśmy wtedy rozbici. Jak w takiej sytuacji upadku trudno zobaczyć, że to nasze decyzje tam nas zaprowadziły, tylko w takiej rozpaczy, chęci, żeby się szybko z tego wyzbierać, znów szukamy jakichś fałszywych dróg, nie ufamy Bogu. Bo w takiej sytuacji trudno się ufa. Przez co? Przez poczucie winy. No bo wiemy, że ostatecznie no to my wybieraliśmy. Nie zdecydował za nas szatan. Wiele osób zgłasza się, nie? O, doświadczam jakichś trudności duchowych, na pewno jestem opętany. Jak mnie ksiądz egzorcyzmuje, to moje życie się naprawi. Ja mówię, jak zaczniesz podejmować inne decyzje, to się twoje życie naprawi, a nie jak cię ktoś egzorcyzmuje. Fajnie było, nie? Łatwo zrzucić na kogoś odpowiedzialność i niech się ta osoba zmieni, albo niech zniknie z mojego życia, to mi się życie naprawi. Nie. To ja się mam zmieniać. To moje życie się wtedy zmieni. Będzie inne. Przez moje decyzje, przez moje wybory. To jest właśnie ta strategia, czyli strategia małych kroków, nie ataku frontalnego, czyli uderzania w rzeczy z pozoru najpierw dla nas nieistotne, w ogóle nieistotne dla życia duchowego. Dlaczego? Bo wchodzimy wtedy ze złym w dialog. I później coraz dalej, właśnie przez podkopane zaufanie. No i właśnie ta iluzja, że pojawia się jako przyjaciel, który ma nam coś do zaoferowania, coś ważnego, coś, co przyspieszy albo w ogóle spowoduje realizację naszych pragnień, naszych potrzeb. I że to była pokusa, dowiadujemy się po tym, że nie dość, że nie zostały zrealizowane nasze potrzeby, to jeszcze na tym wiele straciliśmy. Jeszcze wiele nam zostało odebrane. I właśnie ten ostateczny cel, jego trzeba być świadomym. Właśnie szczególnie przy tych najdrobniejszych pokusach. Że ona także dąży do tego, żebym przestał ufać Bogu. Żeby jedyną relacją, która pozostanie między mną a Nim, było poczucie winy, poczucie niegodności, żebym przypadkiem sobie nie przypomniał, że jestem dziedzicem Królestwa i Jego wszystkich dóbr. Bo wtedy będę wiedział, że mogę sięgnąć po łaskę przebaczenia. Bo kiedy sobie przypomnę o tym, że jestem dziedzicem dóbr niebieskich, przypomnę sobie, że mogę się Nim nakarmić, czyli wejść w niezwykle bliską relację. Bo wtedy, kiedy sobie o tym przypomnę, to będę wiedział, że On nie przestaje do mnie mówić, że mnie nie odrzucił, że mnie nie wydziedziczył przez to. To właśnie do tego ciągłe życie w poczuciu winy tworzy taką alternatywną rzeczywistość, nie? Alternatywny obraz osoby. Tą osobę sobie troszkę zeszpecamy, że tak powiem. Po co? Żeby łatwiej nam było żyć na dystans do tej osoby. Kierujemy sobie taki obraz kogoś, kto rzeczywiście, na kogo mamy prawo się złościć, kto zawalił, nie? Bo wtedy łatwiej nam żyć na dystans. Zobaczcie, jakie wypaczenie, nie? Jaka zmiana w nas zachodzi, kiedy poddajemy się pokusom, kiedy od razu się im nie przeciwstawiamy. Każda z tych pokus, trzech zaprezentowanych, dlatego one są tak istotne i dlatego je kontemplowaliśmy cały tydzień, to pokusy przeciwko Bogu. To pokusy przeciwko Bogu. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Jeżeli Bóg cię kocha, jeżeli o tobie powiedział, jesteś moją umiłowaną córką, jesteś moim umiłowanym synem, to dlaczego nie zrealizujesz wszystkich twoich podstawowych potrzeb? Dlaczego nie da ci od razu na tacy wszystkiego, co ci jest potrzebne według ciebie? Dlaczego musisz cierpieć głód? I to nie tylko chodzi o pokusy w wymiarze fizycznym, zewnętrznym, środki do życia, ale też w wymiarze emocjonalnym, duchowym. O, dlaczego inni tak lepiej od ciebie się modlą, a dlaczego inni są pobożniejsi i tak dalej, nie? Zazdrościmy też dóbr duchowych, albo czujemy się ich głodni. Czujemy się głodni także w przestrzeni emocjonalnej.
I każdą z takich sytuacji szatan wykorzysta, żeby udowodnić ci, że nie jesteś umiłowanym synem albo umiłowaną córką. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Jeśli chcesz być bogatym, oddaj mi pokłon. Czego to jest pokusa? Z jaką potrzebą naszą jest związana, jeśli już tym kluczem idziemy? Myślę, że silną potrzebą człowieka jest potrzeba uznania. Nie? Tego, żeby ktoś zobaczył nie, na przykład mój wysiłek, trud i powiedział, o, dziękuję ci za to, bo fajnie to robisz. Szczególnie w takich najprostszych przestrzeniach, nie? Żeby dziecko ci podziękowało, o, mamo, tato, dziękuję ci, świetnie, że jesteś, że mi zrobiłaś śniadanie. Tak to musiałbym wcześniej stać. Nie? Bardzo proste rzeczy, potrzebujemy uznania. To jest potrzeba głodowa, czyli jeżeli jest nienasycona, to umieramy emocjonalnie. Potrzebą taką też jest potrzeba wspólnoty, bycia ważnym, uznania kompetencji naszych, czyli trud, żeby ktoś na przykład zdobywanego doświadczenia, wiedzy zobaczył w nas. To wszystko jest potrzebne i jeżeli to nie jest zaspokajane we właściwy sposób, to pojawia się zły i pokazuje inne drogi, które do czego mają prowadzić? Do stworzenia sobie bożków. Kogoś, kto pokaże uznania, bo przez to wymuszę to uznanie na innych. Co to za bożki będą? Sukces. To ja wam teraz udowodnię. Nie zauważyliście? To ja wam pokażę. I tak się rodzi na przykład pracoholizm. Tak się niszczy rodzinę, uciekając z pracy. Na przykład. Co jeszcze? Pieniądze. Nie tylko bożek sukcesu, czyli bycia perfekcyjnym. We wszystkim tu akurat na przykładzie pracy pokazałem, ale na przykład moja mama mnie nigdy nie pochwaliła, że jestem dobrą matką. To ja jej udowodnię. I dzieci są tak skatowane nad opiekuńczością, że tylko czekają, aż skończą 18 lat, żeby wystrzelić z domu. I właśnie to jest ta pokusa sukcesu, to klęknięcie, nie? Oddanie pokłonu złemu, nieuznanie, że Bóg ma władzę, że Bóg wie, że Boży plan też w pokorny sposób może się realizować. Że największe dzieła miłości mogą być niedostrzeżone, niedocenione. Ale Bóg to widzi. Bóg to widzi i zna twoją wartość, zna wartość twojej pracy, codziennego trudu, codziennego wysiłku. W bliskiej relacji z Nim naprawdę ta potrzeba uznania będzie w tobie na bieżąco zaspokajana. Bo Bóg da ci takie słowo, w którym cię podniesie, w którym ci pokaże wartość w jego oczach tego, co robisz na co dzień. Tego, jaki trud wkładasz w pracę, w naukę, w zdobywanie, powiększanie kompetencji, w troskę o swoich najbliższych. I to jest właśnie pokusa, która ma jeden cel, żeby coś albo ktoś zastąpił miejsce, zajął miejsce Boga w naszym życiu. Żebyśmy u kogoś albo w czymś szukali akceptacji i poczucia wartości. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jeśli Bóg cię kocha, nie pozwoli, żeby ci się stało coś złego. Możesz zaryzykować. Raz zapalisz trawkę, to ci się nic nie stanie. Jesteś chrześcijaninem, to tym bardziej, bo Pan Bóg obiecał, że się będzie ciebie troszczył. To jest usprawiedliwianie zła zachowań ryzykownych przede wszystkim, czyli wystawianie Boga na próbę. Bardzo łatwo przekroczyć w tej pokusie też jeszcze jedną cienką linię, czyli wejść w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zwątpić w moc Boga, który zbawia.
Do czego prowadzi ta pokusa, czyli to ciągłe wystawianie: Panie Boże, daj mi znak, bo bez tego znaku nie podejmę tej decyzji, nie? Niech tramwaj warszawską w Kielcach przejedzie, to wtedy będę wiedział, że to na pewno już jest od Ciebie. Na tirze go wieźli, a tu chodzi o tory. Jest Gabrysia, nie ma. Gabrysia tak kręciła, jak rozkopana była warszawska, czy Aleja Solidarności, chyba Aleja Solidarności. Ktoś tam przyjechał, kto dawno w Kielcach, nie wiem, jakaś koleżanka jest ze studiów. I on mówi, co tutaj tak rozkopana? Ja tego Gabrysia i mówi, tramwaje będą w końcu Kielce. I do czego to się sprowadza? Zobaczcie, do zredukowania roli Boga w życiu jako obrońcy, takiego bodyguarda, który nie jest mi potrzebny, dopóki coś złego się dzieje. Jak się dzieje, to pozwól, załatw sprawę, dzięki, na razie. Czyli uprzedmiotowienie Boga, który nam, stworzeniom, pozwala mówić do siebie tato. Nie? Taki paradoks złego, przez który pokazuje niewdzięczność człowieka, żeby ranić Boga. Czyli wyciąga nas z przestrzeni relacji miłości. Czyli tego zaufania, że to miłość mnie chroni. Nie realizacja moich zachcianek, nie udowadnianie mi na każdym kroku. Wyobraźcie sobie to szczególnie. Myślę, że ludziom żyjącym w małżeństwie dużo łatwiej będzie sobie to wyobrazić. Właśnie, że ciągle mielibyście tej drugiej osobie dzień w dzień, godzina w godzinę udowadniać, że wam na sobie zależy i tak dalej, nie? Ile w takim małżeństwie dałoby się przeżyć? Prosimy. Zbyszek, wypowiedz. On mówi, że nigdy by sobie, bo ja widziałem, czy tam z ruchu była ust, nigdy byśmy sobie tego nie zrobili. To jest doświadczenie. I właśnie to miłość ma ochraniać. W miłości nie potrzeba dowodów. Tam jest miejsce na obecność, na poszanowanie inności tej drugiej osoby. Każdy wnosi siebie w relację miłości, w relację przyjaźni też. Każdy wnosi siebie, prawdę o sobie, o swoich słabościach także. I to jest właśnie wyciągnięcie nas z takiej przestrzeni miłości Boga. Nie pozwalam Bogu być sobą, tylko chcę Go ograniczyć do swojej wyobrażenia, kim powinien dla mnie być, albo kim potrzebuję, żeby był. I to jest właśnie, zobaczcie, cały czas uderza w tą relację. Co by się stało, gdyby Jezus się nie przeciwstawił tym pokusom? No bo my mamy taki obraz właśnie naszego życia, że to nie kończy się tak kolorowo, jak mówiliśmy, przyglądać się temu przez najbliższy tydzień. To nie jest walka pozbawiona wysiłku w przypadku Jezusa, zobaczcie. To jest walka wymagająca stanowczości. To jest walka wymagająca potężnego zakorzenienia w czym? Czyli konkretami jedziemy. Już hasło. Na tym etapie hasła nie wiem. To jest za ogólne. Za, o, czym jest miłość, kochana. To tyle tomów napisali. Najgorsze jest to, że każdy co innego. Miłość prosta jest, Bóg jest miłość. Zostawiam temat, pomyślcie. Nie dam gotowej odpowiedzi. Jeszcze.
To był Boże. Konkrety, konkrety. Nie możemy. Co sprawiło, że z taką siłą Jezus odpowiadał? Że to było, zachował się w sposób niezachwiany. Chciał spełnić wolę Ojca. Co to znaczy? Wszystko. Nie rozmywajcie. Szukajcie konkretnych czynów, rzeczy, które się wydarzyły. Gdzie się tam modlił? Czyli co zrobił? Konkretnie, co zrobił? Dziękuję. To jest fundament, zakorzenienie w Słowie Bożym. Bo ono jest prawdą i ono pochodzi od Boga, więc jest autorytatywne wobec zła. Jest nadrzędne ponad tym, co żadno mówi. On się temu nie jest w stanie przeciwstawić. Jeżeli będziemy wchodzili właśnie w dialog, odpowiadali po swojemu, a może, ale wiesz co, nie, Pan Bóg powiedział inaczej, ja się zastanowię, może za 3 dni, jak już się zmęczę tym, co Pan Bóg powiedział, dzisiaj to nie, to będziemy się rozmywać. Zobaczcie, że swój sposób myślenia wtedy rozmiękczamy o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jezus pokazuje bardzo konkretną drogę cięcia, zakończenia pokusy. Szukamy, wchodzimy po pierwsze w relacje ze sobą i to jeśli nie jesteśmy tak biegli w słowie, które sam zglądał, jak on, to my mamy troszkę dłuższą drogę, bo doświadczam czegoś, co jest dla mnie trudne, jestem tym już zmęczony i czuję, że pojawiają się jakieś różne drogi, których nie jestem pewny. To co robię? Sięgam do słowa i szukam słowa nie. Tylko niektóre wydania Pisma Świętego mają na końcu taki skorowic tematyczny, ja chcę sobie ułatwić. Jest też słownik teologii biblijnej, który hasłowo też pewne rzeczy jest online dostępne. Hasłowo pewne rzeczy pokazuje z odnośnikami do konkretnych tekstów Pisma Świętego. Jest też przepiękna metoda, najdłuższa, wiem, że najmniej osób ją wybiera. Z tym jednym problemem siadam i czytam od deski do deski całą jedną Ewangelię. I szukam odpowiedzi. I któreś słowo mnie zatrzyma. Ja się na, tak mnie Pan Bóg tym słowem uderzy, że ja się na nie zatrzymam, bo będę wiedział, że to jest odpowiedź. I wtedy to słowo staje się odpowiedzią na to, co we mnie się dzieje, na to, co też jest pokusą. Ucinają. Bo w takim świetle stawia kłamstwo tego rozwiązania, że to nie ma szansy dalej funkcjonować. Aniołom swoim powiedział, że będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. To jest odpowiedź, zobaczcie, nie ma alternatywy, żeby tam wcisnąć ale. Zamień te kamienie w chleb. Jezus wiedział, po co był na pustyni, dlatego co mówi? Nie samym chlebem żyje człowiek. Naprawdę dużo więcej może utracić, jak co innego obłożenie ciała. I zobaczcie, słowo jak miecz odcina to. Znając już w jakiś sposób obraz, naturę pokusy, wiedząc, że jest strategią złego, wiedząc, że zły gromadzi czasem latami informacje na nasz temat, żeby w momencie jakiegoś kryzysu, zmęczenia, trudu zacząć kamyczek po kamyczku wrzucać w nasze życie. Wracam do tego pytania o konsekwencje, tu już odpowiedź padła, taka totalnie już ostateczna, nie? Czyli że mogłoby się nie dokonać dzieło zbawienia. I właśnie ta świadomość tego, że Boże wybranie, Boże powołanie jest dla mnie istotne, to jest taki drugi fundament po słowie. Dlaczego? Bo słowo jest zawsze pierwotne, bo to ono będzie w nas tą tożsamość budować. Dzięki światłu słowa tą tożsamość też sobie będziemy odkrywać. Dlatego
Zawsze, zawsze. Nieważne, czy w stanie radości i pokrzepienia duchowego, czy w stanie strapienia, nie przestawajcie być wiernymi Słowu. Czy je rozumiecie, czy nie? Czy was irytuje na maksa, czy jesteście wobec niego obojętni totalnie? Nie porzucajcie Słowa. Nie porzucajcie Słowa. Chwyćcie się Słowa i niech ono przenika wasze życie. Wtedy Duch Święty tak działa właśnie, że przypomina, pokazuje konkretne słowo, które jest odpowiedzią, którego mamy się uchwycić. Które oświetli to, co zły próbuje zrobić z naszym życiem i odbierze mu władzę. I słowo dzięki temu, że w nim trwamy, że go szukamy, też zobaczcie, daje nam przestrzeń dialogu z Bogiem, czyli wycofuje nas z tego, żeby wejść w jakikolwiek dialog z pokusą. Teraz od strony duchowej takie kilka praktycznych rzeczy, bardzo niebezpieczną praktyką i niestety powszechną stali się wszyscy konferencjoniści, kaznodzieje też, którzy swoje przepowiadanie budują na tym, co usłyszeli od złego. Myślę, że po tym tygodniu nie muszę was przekonywać, że to jest budowanie na piasku. Jest taka postać w świecie teologii. Nagrywa się to, nie będę mówił z imienia i nazwiska. Ale teolog, który zajmował się demonologią, czyli nauką o aniołach, nie tylko upadłych. I właśnie takie wejście, on później dawał świadectwo, wejście w dialog ze złym, niby naukowej ciekawości, nie? No bo badał naturę też złego ducha, więc czytał, odsłuchiwał różne nagrania egzorcyzmów, sam był egzorcystą. Wyprowadziły go z kościoła. Z powrotem jest, w kościele wrócił, światło Słowa Bożego go uratował. Ale on już nie ma wątpliwości co do tego, że ze złym się w jakikolwiek dialog nie wchodzi. Że jak ktoś głosi konferencję, mówi, usłyszałem na egzorcyzmach i dlatego tego się bójcie, tego nie róbcie. To jest ewidentnie jakiś fortel szatański i w to nie trzeba wchodzić. Jedyną drogą, Jezus nie mówi, że ja jestem drogą, a poza mną jeszcze to, co usłyszycie na egzorcyzmach. Nie? Nie ma czegoś takiego w Ewangelii. Ja jestem jedyną, prawdziwą, żywą drogą. Jezus mówi o sobie, czyli też o tym słowie, które do nas wypowiada. Jezus jako człowiek, przyjmując ludzką naturę, wie, że Jego siły są ograniczone. I siły poznawcze, elokwencja, perswazja. Dlatego odnosi się do Słowa Bożego, tego, który jest przekazany już. Też żeby pokazać, myślę, że to jest też formacja uczniów. Żeby nam jako uczniom pokazać, w jaki sposób my mamy się zachowywać wobec pokusy. Że na nią nie tylko urywa się, nie wchodzi się w jakikolwiek dialog ze złym, ale szuka się odpowiedzi właśnie w mądrości Boga. Przekroczyłem już. Nie. Chyba tyle, bo nie chcę też wychodzić poza to, co mieliście w rozważaniach za bardzo. Jeszcze jedno, myślę, na koniec, żebyście pamiętali o swoim wybraniu. O tym, co Jezus mówi, że ja was wybrałem. Ja wyznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Czyli ktoś, kto nas zna. To widać w postawie, w relacji wybrania każdej postaci biblijnej. O Noem się tak mówiło, że Bóg go wybrał nie ze względu na
Jego dobroć, na to, że się jakoś tam szalenie wybijał ponad ludzi swojego czasu. Bo mówili, że gdyby Noe żył, nie wiem, w czasach Abrahama, to w ogóle był za najgorszego i taka uważany w swoim stylu życia. To, co Noego uratowało, to jakaś cząstka jeszcze, która pozwoliła mu usłyszeć głos Boga. Czyli nie miał totalnie serca zamkniętego na Boga i jego działanie. Czyli można powiedzieć, że po ludzku Bóg takie nic wybrał i uratował ludzkość. I właśnie to, co ma przykuwać naszą uwagę, to jest taka pokusa właśnie skupiania się w sobie na tym, co słabe, co niemocne. Zobaczcie, że bardzo często chcąc się pozbywać, jesteśmy kuszeni na przykład w jakiejś przestrzeni, bardzo często, bo widzimy, że to jest nasza słabość. I sami pozwalamy przez to przykuć swoją uwagę do tej słabości. Jak człowiek chce wyjść z jakiejś przestrzeni, jak jest w nią tak zapatrzony? Jak ona zaczyna przez to ogarniać całe jego życie, cały sposób myślenia, nie? Że nagle z takiej perspektywy zaczynają później definiować siebie, swoje życie. Każdą inną przestrzeń. A tam zawalam, to tu też może mi się nie udać. I się wycofuję. Dlatego perspektywę trzeba zmieniać. W walce z pokusami perspektywa musi być utkwiona nie na słabość, nie na brak, tylko na Boga, na tego, który z tego wyprowadza. A Bóg, co pokazuje nam w nas, też to, co mocne. Czyli musimy w walce z pokusami, w tym, co w nas słabe, widzieć, co chcemy w zamian mieć w to miejsce. Czyli nie może być jakąś pustą, irracjonalną, taką wydumaną walką, że o, chcę się tego pozbyć i tyle. Tylko trzeba ustalić, co chcę mieć w zamian w to miejsce. Dlaczego? No bo tam jest doświadczenie jakiegoś braku, skoro tam uderzyła pokusa. A uderza w prawdziwe nasze potrzeby. Więc ta potrzeba musi być, tak czy inaczej, zaspokojona, żebym ciągle nie wracał w to samo miejsce. I dlatego muszę wiedzieć, czego chcę w zamian. O co moje serce, mój umysł, moje pragnienia wołają. Muszę to bardzo konkretnie nazwać. I w Bogu szukać drogi do realizacji. Będziemy się tego uczyć dalej. Podręcznik nam podpowie. Nie będziecie musieli sami wymyślać. Pan Bóg się dla nas o to zatroszczył. Na ten tydzień byliśmy złożeni w ręce Chrystusa, który zbawia. Jego imię, które niesie w sobie tak wielką głębię tego, kim jest Bóg, jak działa Bóg. Myślę, że było potężnym umocnieniem, siłą do tego, żeby zmagać się ze zniechęceniem, z różnymi trudami, które przychodzą i będą się pojawiać przy tej formacji. Dlatego teraz zapraszam, żebyśmy to imię kontemplowali, żebyśmy się nim pomodlili. Zaśpiewamy pieśń po pieśni, pomodlimy się litanią do imienia Jezus.